Jał, rytuał gotowy chyba. Czy rytuał jest już gotowy? Tak. Nareszcie skończyłem. Oto złoty pierścień, który powstał ze stopienia trzech tabliczek. Gdybyś widział, jak syczały. Ale pierścień to nie wszystko. Wybraniec, który przejdzie przez portal, powinien założyć także złoty pancerz. To nie będzie problem. Zapewne któryś z paladynów Limi go odstąpi. Doskonale. Będziemy mogli rozpocząć przywołanie. Czy Saturas i Milten wyrazili zgodę na udział w rytuale? Tak. I poinformowałeś Li? Zgadza się. Świetnie. Do zobaczenia w obozie. Dobra. Potrzebuję jakiegoś kasztana waszego, ale ich jest tutaj. Rycerz. Jest Li. W końcu nie potrzebuję jeszcze więcej kłopotów. I tak wiesz, co o tym w tej sprawie coś się zmieni. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Na własne życie się to. Potrzebuję złotego pancerza. Dobrze trafiłeś. Mam dwa, więc jeden mogę ci odstąpić. Oczywiście nie za darmo. Chciałbym otrzymać ciekawy pancerz z tej krainy. Jakiś konkretny? Tak. Pancerz kurwa, jestem gubernatorem. Albo pancerz dawnych wyznawców sekty śniącego. Więc najlepszy myrtański bimber. Słyszałem o tej sekcie niezwykłe historie. Chciałbym poczuć ten klimat. Mam pancerz wyznawców śniącego. No i zdjął ten z siebie. Na to czekałem. Oto twój pancerz. A za fatigę dodatkowo przyjmij ten piękny miecz. Miecz dwuręczny paladyna. Fajnie. Mogę cię opowiedzieć, może jakieś rzeczy. Co mam zostać w tej sprawie, coś się zmieni. Tego już nie wiem, co mam wierzyć. Gdzie jest ten miecz? Miecz dwuręczny paladyna. 80. Tak, nie spełniamy wymagań. Mogę się podpytać, kto mnie tutaj uczył? Lord Andrea chyba siłę. Więc przy okazji to jest ostatni. Ostatnia szansa. Tak, akurat mi starczy. Tylko wtedy spadną też moje umiejętności bojowe. Obrażenia wzrosną o zaledwie 15. No ale ten miecz jest długi. Wszyscy już są. Możemy zaczynać. Doskonale. Pamiętaj, aby założyć złoty pancerz i mieć przy sobie złoty pierścień. Oczywiście, już go zakładam. Powiedz ludziom, aby zbyt blisko nie podchodzili. Przywołanie to nie żarty. Chociaż żadne niebezpieczeństwo nie powinno nam grozić. Ile czasu to potrwa? Maksymalnie kilka minut. Oczywiście, jeśli w ogóle mój rytuał zadziała. Nie jestem pewien, czy we wszystkich punktach prawidłowo zrozumiałem intencje starożytnych. Miejmy nadzieję, że tak. Zaraz naocznie się o tym przekonamy. Sprawy potoczyłyby się inaczej. Ja bym to nie zrozumiał. Załóżmy pierścień. Pierścień oświecenia. Pierścień siły. Kurwa, który to jest? Amulet. Śmiertelna kula. Krąg szósty. Pierścień szybkości. Siły. Magiczną barierę. Kotlina. Poczekajcie. Coś nie mogę znaleźć tego gówna. O. Aha, czyli go się nie zakłada. Tak właściwie. Wygląda na to, że się. Chciałem udało. Zobaczyć statystyki tego teraz pancerza. Przejdź przez portal, znajdź kryształ Adanosa i wracaj do nas. Niech prowadzi cię Inos,
a Danos otacza swoją opieką. Jak wyglądają statystyki tego pancerza? 150. Wow. Aha, fajny portal. Wygląda jak gówno. Co tu chodzi? Zwój teleportacyjny. Piekielny topielec. Czuję się jak po bagiennym zielu jakimś. Skoro to jest wymiar Danosa, to co tu robią demony? Pierdolę, wywaliło mi grę. Grę mi wyjebało. Znaczy w sensie obraz. Rozdzielczość mi wyrzuciło nawet. Wcześniej też mi się to zdarzyło podczas gry. To wiecie, jak drugi raz mi się coś takiego stało, to nie jest tragedia, nie? Dobra, to był demon. Nie jestem warriorem. Ja pierdzielę. Nie wyrzucaj mnie gry. Dużo nie brakowało tak właściwie. Tylko te demony są strasznie szybkie, jak widzę. Wypijmy miksturę many, aby nic mnie więcej nie zaskoczyło. HP sobie zregenerujmy jeszcze. Dobra. I co teraz? Bo nie rozumiem. Niesamowite. Aha. A więc moje przeczucia mnie nie myliły. Warto było spędzić tyle czasu. Sorry, napisów nie ma. I przy tych starożytnych portalach. Kim jesteś i o czym mówisz? Wybacz, nieznajomy. Nie przedstawiłem się. Ale wierz mi, jestem nie mniej zmieszany niż ty. Jestem mag wody Menes. Dobrze, czyli dotarłem do Złotych Wrót? Złote Wrota? Skąd o nich wiesz, przybyszu? Przybywam z Jarkendaru, gdzie odnalazłem starożytne relikty mówiące o Złotych Wrotach. Muszę się do nich dostać, aby zdobyć potężne artefakty, gdyż Jarkendar został nawiedzony przez plagę Beliara. Zadziwiasz mnie, nieznajomy. Posiadasz tajemną wiedzę, za której posiadanie grozi na naszej wyspie nawet śmierć. Jednak muszę cię rozczarować. Nie jesteś w Złotych Wrotach, tylko na wyspie Elea, gdzie panuje wielki król Pyron. O jakich przeczuciach mówiłeś? Czułem, że ten pradawny portal wykazuje jakieś znaki aktywności, a tym samym pojawia się szansa, by ktoś przez niego przeszedł. Gdzie więc są Złote Wrota? Złote Wrota są na Elei. Ale nie łudź się, nigdy się do nich nie dostaniesz. Mylisz się, magu. Sądzisz, że się mylę? A za kogo ty się właściwie uważasz?
Jeszcze jedno nieuważne słowo, a zamienię cię w bryłę lodu. Wtedy przekonasz się, jak potężny i silny jest lud Elei, a tym bardziej jego magowie. Spokojnie. Po prostu bardzo mi na tym zależy, aby się tam dostać. Tymczasem okazuje się, że to dopiero początek drogi. Tak jest, synu. Nierzadko nasza droga do celu jest bardzo zawiła. Ale niestety w tym przypadku twoje szanse na dotarcie do skarbca Złotych Wrót są bardzo znikome. Aha. Jeszcze przed chwilą mówiłeś, że to całkowicie niemożliwe. To prawda. Ale mimo wszystko jest jednak pewna szansa. Wszystko zależy od tego, czy... Jak szybko wydadzą drugą część modyfikacji. Oraz czy w ogóle. Co przez to rozumiesz? A więc zacznijmy od początku. Albo nie. Wpierw muszę się naradzić z pozostałymi braćmi. Być może jesteś odpowiednią osobą. Ale kto wie? Być może to ciebie potrzebowaliśmy. Ale... Ale? Na razie musisz odczekać. Przyjdź jutro do klasztoru magów wody. Wtedy porozmawiamy. Jak tam trafię? Popytaj o drogę wśród ludności. Lub po prostu kup mapę. Elea to ogromna wyspa, więc łatwo się zgubić. Bywaj. Bywaj. Czekajcie, zmienię sobie o ustawieniach gry podpisy. I co to koniec gry? Może kiedyś, jak powstanie druga część, to nagramy drugą część Złotych Wrót. Na początku miałem bardzo dobre zdanie na temat tej modyfikacji, jednak teraz nie jest one aż takie idealne i ten Jarkendar bywa już nużący, jak i ogólnie bieganie po tych samych mapach. Ale ogólnie modyfikacja takie 8 na 10 imo. Spoko, nie? Elo.